Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy pana Czesława Marciaka, biegacza. A wyróżnia pana Czesława to, że pan Marciak nie zwraca na to, że ma 88 lat, pozwolił nam powiedzieć o swoim wieku, a bierze udział w maratonach. Maratony to jest legitymacja każdego sportowca. Właśnie, a to 42 kilometry trzeba przebiec. Tak, mam tych maratonów dosyć dużo, a najśmieszniejsze to, że brałem udział w warszawskich maratonach pod rząd 10 i ci, co 10 skończyli, dostali dodatkowy medal. A maratony zakończyłem już, bo czas najwyższy. Było tak 7 lat temu, że w jednym miesiącu zrobiłem maraton wrocławski i poznański. I powiedziałem sobie: I na razie dość, stop, stop, przerwa. Robi pan wziąłem przerwę. sobie półmaratony i inne. Poznaniacy mi dali puchar bardzo ładny, niespotykany, bo jest puchar, a wewnątrz jest kula taka, która obrazuje kulę ziemską. I mam go w samochodzie. A czy bierze pan też udział w maratonach poza Polską? Jeździ pan gdzieś za granicę, bo maratonów sporo się organizuje. Czy pan też interesuje się tymi, co się dzieją poza granicami Polski, czy bierze pan w nich udział? Mało. Byłem w Czechach na maratonie, na Słowacji. I to wszystko. Panie Czesławie, skąd to zamiłowanie takie do biegu? Ale czy tylko bieg, czy jeszcze jakieś inne dziedziny sportu No pan właśnie, skąd uprawia? to zbieg okoliczności? Mieszkałem w Mysłowicach, a z Mysłowic pochodził chromik. To taki biegacz, pamiętam. Rekordzista świata. Właśnie lata 60. Tak jest. I on jak już przestał biegać, to ja go namówiłem, że poszedł na Politechnikę i zrobił inżyniera, bo on zaczął swojego czasu, zrobił Znaliście, bo pan inżyniera. jest z zawodu inżynierem, Tak, podwójnym. Inżynierem górnictwa i inżynierem budownictwa. tak. Tak. I tenże właśnie Jerzy Chromik skończył inżyniera górnika i na kopalni Wujek pracował w wentylacji, a ja z racji przedsiębiorstwa górniczego miałem tam robotę. I przyjaźniliśmy się. I on do mnie mówi: zazdroszczę ci, że tak biegasz, organizujesz biegi, a ja się wyłączyłem niepotrzebnie, bo się źle czuję. Mówi: zacznij biegać. No już nie mogę, wiesz, bo już No, nie. że tak, już lata nie To te. i owo, nie i wstyd. To przyjdź na mój bieg. Ja organizowałem w Mysłowicach bieg. Przyjdź, no, ale po co człowieku? Wstyd. Przyjdziesz, będziesz No bo do pewnie był młodzieży tak mówił, przyzwyczajony, pokażesz że same się, sukcesy. będziesz starterem. Przyszedł, był starterem i ja na drugi rok go zaprosiłem, był, a na trzeci rok już umarł. I ten bieg przekształciłem jako bieg chromika. I pokąd ja Memoriał byłem, taki. pokąd ja tam byłem, myślę, to był bieg chromika. Jak mnie zabrakło, Nie było komu organizować. to się Ale tak rozpełzło. pan biega pan cały czas, tak bez przerwy od młodych lat, to już będzie, nie wiem, Nie. 60 lat pan biega. Tak jest, 60 lat, ale za dzieciństwa lubiałem gonić. Lubiałem gonić i rodzice mieli ze mną kłopoty, bo gdzieś poleciał, gdzie on tam jest. No i nie wiadomo, tak, poleciał nie wiadomo gdzie. I Może już zrobił z 15 kilometrów. dlatego powiedziałem, że to wszystko jest charakter. A zacząłem biegać właśnie pod wpływem chromika. Ja zazdrościłem chromikowi, że taki zwykły, marny człowiek, a on jest rekordzistą. I to po I latach. to było bardzo. Tutaj się uczucie zazdrości przydało. Proszę powiedzieć, jak wygląda pana dzień? No bo biega pan, że tak powiem, stale. W półmaratonach bierze pan udział. To Tak, też tak, jest tak. ponad 20 kilometrów. Czy to tak codzienny trening jest potrzebny, żeby Nie, nie. wytrzymać taki długi bieg? Codziennie nie, ale w tygodniu 2 lub 3 razy. Jeśli jest przygotówka, to 3 razy w tygodniu. I mało tego, dieta inna, troszeczkę więcej mięsa. I to już się trzeba pilnować. Ale tak zwykle, to jak się wstaje rano, patrzy się na temperaturę, jaka tam panuje, no to trzeba zrobić gimnastykę w domu,
porządku. Rozgrzać się trochę, tak. Wrzucić coś, małą kromeczkę na żołądek, żeby nie był pusty. Troszeczkę, żeby tak. I wtedy się energii. Idzie biegać. I się przebiega tak około 10 km, wraca się, gimnastyka i wtedy śniadanko. 10 kilometrów i dopiero wtedy śniadanko, mówi pan. Proszę powiedzieć, czy pan rzeczywiście, czy może pan tak przyznać śmiało, że to, że pan biega, to wpływa na dobrą kondycję pana i dobre zdrowie? Czy rzeczywiście nic panu nie dolega? I może pan przyznać tutaj przed naszymi widzami, że to przyczyniają się do tego te biegi, które pan uprawia? Ładnie pani powiedziała, dobra kondycja i dobre zdrowie, a ja powiem i humor dobry. Właśnie, i jeszcze humor, tak? Bo słyszę z różnych stron od pana rodziny, że jest pan świetnym towarzyszem różnych posiedzeń, pogaduszek, wspomnień. Tak. I to wszystko razem się wiąże, tak? To się wiąże. I ja bym bez tego nie mógł żyć, tak okazuje się. Jeśli jestem sam, to potrafię się sobą zająć, ale lubię towarzystwo i koniecznie towarzystwo aktywne sportowo. A co pan jeszcze robi oprócz biegania? Pływanie. Pływanie, tak. Pływanie jest. To rzeczywiście specjaliści moim mówią, że drugim jest... duchem, że tak powiem. I podtrzymuję to, bo starzy ludzie już nie pływają, ale ja na przykład startuję jeszcze w wieloboju, gdzie się pływa klasykiem, grzbietem, kraulem. I delfinem. I delfin mnie to już wychodzi trudno. Coraz ciężej, ale trenuję, żeby się utrzymać jeszcze w tym. I to jaki dystans trzeba przepłynąć w takim? Na basenie 25-metrowym, tam jest powrot. Aha, i w tym też pan bierze udział i też to pływanie sprawia panu radość? Bardzo wielką radość i na przykład przy delfinie, jak człowiek tam wali tymi nogami, to ja mówię, wykorzystuję te swoje nogi, które są tak są wytrenowane przy biegach. Co by pan poradził osobom takim w dojrzałym wieku? Nie wiem, bo nie wiem, czy wielu pana rówieśników też towarzyszy panu w tych biegach, czy to już rzadko się zdarza? O rówieśnikach to już mówmy jak o czasie przeszłym. Niewielu ich. Jest pan tutaj takim samotnym białym żaglem. Niestety, tak jest. A jak ktoś ma, nie wiem, 40, 50, jak pana zdaniem, też jeszcze ma szansę, żeby sobie rozpocząć pomalutku treningi i dorównać panu w kondycji? Życzę każdemu. Ale, da się to zrobić? Tak, ale tak pani powiedziała, 40 lat, czas najwyższy zacząć żyć aktywnie. Czas najwyższy zacząć żyć aktywnie. Tak. Ma pan jakieś plany na najbliższy czas, jeśli chodzi o imprezy sportowe, jakieś maratony, półmaratony, jakieś biegi ku czci? Jak to wygląda? Co pan będzie robił w najbliższym czasie? Słowo jakieś biegi to w sobotę. O. W sobotę biegam duatlon, który organizuje Chęczka. Pan Marek Chęczka, nasz wałbrzyski biegacz, tak, znany. Tak, nie biegę, że dobry organizator, tak jest. I to będzie na stadionie hipicznym. W Książu? Tak jest. Jaki to jest dystans? Tam jest 8 kilometrów, jest rower i bieganie na nogach. I na rowerze też pan jeździ? Tak, ale coraz gorzej. A co to znaczy coraz gorzej? Coraz gorzej. Niechętnie, bo... nie podoba się panu, czy jest zbyt wyczerpujący rower? Tak. Nie leży w moim guście, o tak powiem. A proszę powiedzieć, a zimą, jak pan zimą utrzymuje się w kondycji? No bo nie ma zbyt wielu imprez sportowych, no jest zimno, niesprzyjająca aura, ale pan zapewne nie zalega na kanapie, jak jest śnieg za oknem. Jest internet, jest kalendarz biegów, są biegi na nogach w zimie też. Oprócz tego biegi narciarskie. A jeszcze pan przecież na nartach jeździ, wspominał pan. No jeżdżę na nartach. To jest moja ta trzecia namiętność. Ja miałem zawsze szkółkę narciarską. I u mnie w domu jest arsenał nart. Z tym jednak... Czyli pan sobie wybiera, a dzisiaj na tych nartach jadę, tak? Tak jest. I na śnieg? Jeśli załóżmy jest dobra trasa, to biorę krótkie narty na krok łyżwowy.
A jeśli jest nieprzygotowana, czyli jest tak zwany cross, biorę długie narty i smaruję te narty. Odpowiednio też się pan na tym zna. Tak, że, no, że na trzymanie i tak dalej. Natomiast krótkie narty i na krok łyżwowy smaruje się tylko na ślizg, na szybkość. Czy gdyby ktoś się zwrócił do pana o porady, będzie pan udzielał takich porad? Oj tak. Co robić, jak te narty smarować, jak biegać? Każdemu jak rozłożyć i, siły? I to robię zawsze. Natomiast moje zmartwienie jest takie, że kiedyś młodzież się prosiła, żeby przystać do mojej grupy. Żeby im wskazać, pomóc. Tak, i narty. No, już kupowałem im narty, to mała strata. Ale młodzież teraz nie chce. Narty stoją, arsenał mój stoi. I młodzież nie, niechętna, zaledwie tam kilka, jedna, druga osoba. I to jest moje zmartwienie. Panie Czesławie, miejmy nadzieję, że ta nasza rozmowa zachęci kogoś. Pana kondycja, pana wiek, pana wspaniały wygląd, humor, dowcip, dystans do wszystkiego, że to po prostu zachęci naszych widzów do tego, żeby po prostu pana naśladować. Bo z tego, co też wiem, wspomniał pan przed chwilą, jak się zdenerwuję, to będę żył 100 lat, to ja tego życzę oczywiście z całego serca, a może i dłużej. Naszym gościem był dzisiaj pan Czesław Marciak, 88-latek, we wspaniałej kondycji, biegacz i maratończyk. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.